Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj, nie lada gratka, postanowiliśmy, jak to się mówi, przełamać lody i zaprezentować Wam karabinki sprężynowe ze sprężyną gazową, czy napędzane sprężyną gazową. Ostatnio rozmawialiśmy z Marcinem, były wymienione minusy, plusy tych sprężyn i dzisiaj, żeby dopowiedzieć, bo wszystko nie zostało powiedziane, i też powiedzieć troszkę o tych plusach tych sprężyn, bo jak wiemy, wszystko ma plusy i minusy, żeby nie być tylko jednostronnym, stronniczym, jak to się mówi w tej kwestii. Postanowiliśmy na własnej skórze wziąć 3 karabinki ze sprężyną gazową i je przetestować. I te tanie wiatrówki, jeżeli chodzi o sprężynę gazową, te jak na przykład Crossman Summit, Hatsany, wszystkie z tłokiem nitro, mają nitro, to jest gdzieś tam sprężynka ustawiona na koło pompowana 120 barów i ona mocno kopie. I właśnie problem jest jej taki, że ona niszczy lunety, bo bardzo jest mocne uderzenie w przód. Ale tutaj jeszcze w BSA, w przepięknym karabinku Lightning, też będzie tłok nitro. Jest mała komora, więc uderzenie tego karabinka jest dość mocne, czuć uderzenie, ponieważ karabinek jest kompaktowy, mały, ma małą komorę sprężania, więc to uderzenie przy tych 16 dżulach jest dość mocne, ale przyjemnie mi się nim strzelało i na 25 metrów powiem, że w okolicach 1 grosza się zamykają, chociaż wszystkie strzały nie były idealnie powtarzalne, może jeszcze to jest kwestia dobrania śrutu, opanowania tego karabinka, podparcia w tym samym miejscu i tak dalej. Ale zabierzemy dzisiaj zabierzemy na testy z kolegą Łukaszem. Te karabinki, powiedzmy, do 1000 zł. Potem BSA Lightning, czyli karabinek w okolicach 1600 zł. No i tutaj perełka, mój ulubieniec tak naprawdę z gazramem. Na patencie Theo Bena jest to Weyrauch HW90K. Zapamiętajcie, K jest bez przyrządów celowniczych, przepięknie wykonany jak LGV. Zaraz go Wam zaprezentuję z bliska. Zobaczcie ten karabinek. To jest po prostu coś pięknego. Oksyda, leśni. Tutaj wszystko, kostka lufy, gładko się otwiera, naciąga się paluszkiem, kompensator, lufa. Piękne takie antypoślizgowe ryflowanie na kolbie drewnianej. Na chwycie również baka fajnie podcięta już w nowym designie. Karabinek jest po prostu przepiękny. Z zewnątrz praktycznie LGV. Ta oksyda, lufa, kompensator, to wszystko, jak patrzymy na ten karabinek, po prostu lśni, błyszczy, jest to coś fantastycznego. Jakbym trzymał LGV-a w ręku. I moim zdaniem właśnie to jest niedoceniony gazram. Bo jak kupować gazrama, to już wziąć sobie na patencie Theo Bena. I teraz już mówię, jaka jest różnica. Pomiędzy zwykłym nitro, czyli taki jak jest w tańszych wiatrówkach, czyli w Summicie, w BSA, mamy te sprężyny ustawione gdzieś napompowane pod ciśnieniem, do ciśnienia, dajmy na to około fabrycznie 120 bar. I to już jest mocne kopnięcie. A tutaj ten patent, to jest troszkę inna konstrukcja, to jest zupełnie inny gazram i ten gazram podobno pracuje na wartościach 20 barów, 40 barów. I on tak nie kopie. Poza tym wykonanie, jego tam zespolenie z jakby tej sprężyny z tym tłokiem, który uderza, to jest zupełnie inny patent. I tutaj ten gazram jest wielokrotnego użytku, możecie go naprawiać. Jeżeli by się rozszczelnił kiedykolwiek, rozbieracie karabinek i wewnątrz wymieniacie tylko o-ringi i tutaj za pomocą tej śruby odkręcacie śrubę, trzeba mieć specjalną pompkę do HW90 do pompowania gazramu i można sobie tą wartość zwiększyć lub napompować, że tak powiem, do takiej jak była fabrycznie.
Najlepiej mieć chronograf, tak samo można upuścić delikatnie tego powietrza z tej sprężyny gazowej i to jest sprzęt na lata wielokrotnego użytku. Nawet jak coś się stanie, to można po prostu doszczelnić o-ringami, zwykła wymiana o-ringów i dopompować sobie ten gaz ram. I to jest właśnie fajny patent. Też robią takie kombinacje w nitro, ale jest dużo więcej zabawy i zachodu. I ten tani gazram nitro nigdy nie będzie gazramem na patencie Toobena, czyli to, co jest w HW90. I teraz, żeby nie mylić modeli, HW90 to jest model z przyrządami celowniczymi otwartymi. Dodatkowo, tak jak wygląda jak 95. Muszka, szczerbinka. A HW90K to jest ten, który nie posiada przyrządów celowniczych otwartych. I on właśnie podoba mi się najbardziej, jest dedykowany wyłącznie pod lunetę. Co do kultury pracy i celności wypowiem się po strzelaniu, bo tak naprawdę przyznam szczerze, że pierwszy raz będę strzelał 90-ką, ale widziałem gdzieś filmy angielskie, widziałem filmy amerykańskie, także robił skupionko na takie same jak najlepsze topowe sprężyny. I kultura pracy była przyzwoita, więc wszystko wyjdzie w praniu. Zestawimy go z troszkę tańszą tutaj BSA Lightning GRT. No i z Crossmanem Summitem. Zobaczymy jak na rekreacyjny, bardzo rekreacyjny karabinek będzie strzelał Crossmanik. Crossman ma fatalny spust. Tutaj spust BSA jest naprawdę bardzo fajny. A w HW, no to wiadomo, to jest rekord, także jeden z najlepszych spustów. Dzisiaj przede mną przepiękny Vairal HW90K z zamontowaną lunetą West Huntera 4x16x44 FPP. Jest to karabinek przepięknie wykonany, bardzo podobny do Waltera LGV, podobny wagowo, jeżeli chodzi o gabaryty, wyważenie i tak dalej. Jeden z też z ładniejszych karabinków od stajni, ze stajni Vairaucha. No i co, żeby nie być tylko, tak jak mówiłem, stronniczym, że tylko faworyzujemy sprężyny z drutu, zobaczymy co ten patent, to już jest wiatrówka za 2500 zł na patencie Toobena, ten gazram tutaj potrafi. No i tyle, zeruję lunetę na tarczy, potem BSA Lightning. No jakieś krótkie porównanie, 25-30 metrów sobie zrobimy, bo bardzo wieje dzisiaj. Sprężynę gazową, majstersztyk. Po prostu kultura naciągu i strzału jest naprawdę no taka jak po tuningu w sprężynie klasycznej. Czyli faktycznie przyjemnie chodzi. No pewnie on jest słabo napompowany, będzie miał gdzieś tam w granicy 220 metrów na sekundę. Jakby go troszkę dobić, to by bardziej pewnie kopał. To na pewno, ale no pracuje dość ucywilizowanie, także tutaj nie można narzekać akurat w przypadku HW90K. Chodzę na oś. Powiem wam tak. Cyk, szał miodny, łamanie lufy, naciąg. Super. I naprawdę nie spodziewałem się, że kultura
kultura tego karabinka. Zobaczmy ten strzał. Teraz tu jest boczna blokada. Tak mile mnie zaskoczy. O, nie będę tu przytrzymywał karabinka. No, ustabilizuj. Naprawdę nie wjeżdża mocniej od zwykłej sprężyny. Bym powiedział, że nawet mniej. Czyli w przypadku HW naprawdę wykonali kawał dobrej roboty. Tutaj macie jeszcze kompensator, możecie odkręcić na gwincie jedna, druga UNF i nakręcacie sobie tumik, jaki chcecie. Także to też jest bardzo fajny patent. Za chwilę wyniki na tarczy. Metrów HW90K Gazram 4,5 mm. Test śrutu, prawa strona to będzie JSB, tarczka kolorowa, lewa strona to będzie Quiz Dumped. Tutaj musicie mi wybaczyć, już przyklejam nową, mamy raz, dwa, trzy. Tutaj te dwa to mi objechało faktycznie na stoliku, w złym miejscu podparłem. Też mocno wieje, lekko ściąga w prawo. Damy JSB, jeszcze raz szansę, ponieważ te strzały były moimi błędami, były nieadekwatne. Hej, jak na osi jesteśmy, to nie strzelę. Pięć strzałów z JSB. Oprócz tego, bo jeden zerwałem, przyznaję się, bez bicia. I tutaj zobaczcie, macie raz, dwa, trzy, cztery, jeden odskok. Tak naprawdę ciasna konieczynka tutaj widoczna. Raz, dwa, trzy, cztery strzały, pół paznokcia na 27 metrów. A tutaj mój błąd, to musicie mi wybaczyć. Czyli w grosiku, a praktycznie gdyby też nie ten, to cztery strzały w czymś takim. To jest głowa od pineski. To, ta przestrzelina. Także super. Słuchajcie, jakiego mam kolegę. Pytam się, sprzedasz mi ten statyw, bo ma taki profesjonalny. A on mówi, że mi go da. A mi nosi... Kolegów poznaje się w biedzie, nie Łuki? Dobrze, że biedni nie jesteśmy, więc możemy się poznawać. Pięcie numer 2, tarcza po lewej stronie, HW90K, Gazram, śród Quiz Dumped.
Więc quiz. Tutaj to był mój błąd, odskok, tu mój błąd. No gdzieś tutaj zaczął robić te skupienie, ale jednak nie, jednak JSB wypadł znacznie lepiej. Tego nie patrzymy, bo to było zerowanie i tutaj mamy JSB. Także JSB troszkę jednak lepiej. Dobra, teraz przechodzimy do BSA Lightning i mój kolega Łukasz zaraz będzie strzelał z tego karabinka. BSA Lightning GRT. Już go pokazywałem ostatnio, ale w bardzo dużym skrócie. Więc dzisiaj może po prostu zestawienie z tym HW 95 i troszkę więcej na tarczy. Bardzo fajny, mały, ergonomiczny, prześliczny karabinek. Jak gaz ram się sprawdzi, czy jest celny, jeszcze do końca nie wiem. Ostatnio coś tam wyszło na tarczy, zobaczymy dzisiaj. Zawsze można wykopać gaz rama i wsadzić sprężynę klasyczną. Dobra, już prawie jesteśmy, czyli jeden na dół i jedna korekcja w prawo. Dobra, dzięki. Strzela? Nie wierzę, że to jest taki ciemny. Ok, dałem do góry. Aha, dobra, widzę. Strzelałem BSA. Na razie oddałem, nie wiem, tam 3-4 strzały, żeby sprawdzić, jak to się tutaj wszystko układa. O, trzeba brać poprawkę na to, że jest jednak bardzo duży wiatr. No i tutaj mamy wynik. Raz, dwa, tu są trzy. Raz, dwa, trzy i to jest czwarty. Teraz tą tarczę obieram i pukamy JSB i tyle. BSA, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przy bardzo dużym wietrze, więc uważam, że jest ok, jak na taki wiatr. Teraz Łukasz sobie strzeli z, Łukasz nie strzela z sprężyn, ale strzeli sobie z HW i z BSA, zobaczymy co mu wyjdzie na tarczach, no i porównamy. Teraz tak, Łukasz nigdy nie strzelał ze sprężyn, tym bardziej z gazramu, to będzie to dla niego jakaś nowość. A i tak pokażemy laika na 27 metrów, ale duży wiatr jest. A będzie strzelał BSA GRD i zestawimy to z HW, zobaczymy, odda sobie Łukasz 5 strzałów na którąś tam tarczkę u góry, którą sobie wybierze, gdzie mierzył w to samo miejsce i potem z HW i powie, czym lepiej mu się strzela. Już mogę wam powiedzieć, dlaczego nie potrafię trafić tym karabinkiem co chwilę w to samo miejsce.
ponieważ zauważyłem to dopiero teraz i będziemy musieli to poprawić z Łukaszem. Montaż tak kopie gaz ram, kopie, że montaż nie utrzymuje się na kopie drga, tak, szynie RR i pomimo tego, że był mocno dokręcony, był zamontowany tu, a zjechał mi już 1 cm do tyłu i wystaje tu. Dlatego cały czas mam przekłamanie i mówię, co jest grane, że wprowadzam korektę na lunecie, a nic się nie wprowadza, bo za każdym strzałem montaż jest przepychany do tyłu. Czyli jest tak mocne uderzenie w przód, że cofa montaż na szynie RR. Czyli teraz musimy wziąć imbusa i troszkę to dokręcić, żeby było to adekwatne. Mówiłem wcześniej na tej BSA. Mierzyłem sobie tu i to było moich 5 strzałów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Widać. To było moje 5 strzałów. Czyli mamy paznokie na 27 metrów. To są moje. Teraz łuki zrobił. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale jest bardzo duży wiatr, więc też nie jest najgorzej. To też jest moje. Tak. I teraz poproszę Łukasza, żeby z HW 90 albo tutaj sobie obrał środek, albo tu na tej tarczy. I mierzył cały czas w przestrzelinę, w którą zrobi. 90K. Troszkę lepsza liga, co czuć jak się już naciągnie ten karabinek i się z niego strzeli. Choć BSA uważam, że powinna być tańszym karabinkiem i jest piękna, jest dobrze wykonana, ale ja sobie dam ją w czasie do Marcina i po prostu zrobię sobie, tutaj masz bezpiecznik, zrobimy ją klasycznie, tak w okolicach 13-14 dżuli mi Marcin zrobi, dorobi ślizgi. I będzie pięknie pukała, bo miałem jakieś taką BSA od niego. Żałuję, że sprzedałem. A 90 ma u mnie szacun, nie? 90 ma szacun, montaż się nie przesunął. No i zobaczcie tutaj teraz różnicę, jak to wyglądało. Nie? Gdzie strzelałeś? Tutaj była sprężyna. To była sprężyna po poprawkach. Tu były moje pierwsze koty za płoty, obstrzelałem tutaj wszystko. A tutaj Walter Rotex 1, 2, 3, 4, 5. No to skupienie o wiele lepsze. W sumie porównywalne. Porównywalne, to mi się kłócił. Raz, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. No ale duży wiatr jest dzisiaj. Więc to jest HW90 u ciebie, ale pierwszy raz sprężyną. No i duży wiatr, nie? U mnie to było BSA. BSA, a generalnie HW95K, no to robiłem mojego paznokcia, nie? No ale nie wiało wtedy tak. No ale idzie ci. Czyli... No i tak oto w ten sposób można spędzić piątkowe popołudnie. Patryk tu się chowa, a zależy mi na tym, żeby było. Chodzi o to, żeby pokazać wam, jak można inaczej spędzić czas. Mało ze sprężą. Bardzo ciekawie. Dawno nie strzelałem, bo chyba z miesiąc, po miesiącu przerwy znowu wróciłem tutaj na łąkę naszą. Ogólnie fajna zabawa. Przede wszystkim uczy skupienia, uczy cierpliwości. I czego uczy przede wszystkim bycia we własnym głowie przez chwilę samemu i to jest bardzo ciężkie ostatnio w tych czasach. Ale jak widzicie, natura, zielono, świeże powietrze i naprawdę można świetnie spędzić czas. Nie trzeba naprawdę szukać innych typu rozrywek. Tym bardziej, że to jest jakiś rodzaj braterstwa tutaj, tak? Tworzymy z chłopakami, strzelając i po prostu spędzając razem czas. Dokładnie. A jeżeli...